Panie i Panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. W stajni naszej szkoły zaparkował właśnie ognisty rumak, z którego zeskoczył prowadzący ten program Przemysław adam śmieje. No, jesteście, jesteście jak super! Cieszę się, że chcecie dalej programować razem ze mną, i że Was znowu tutaj widzę. No i dzisiaj mam takiego gościa, nie z tej strony z tej, tej strony ło. Jest taki gość u mnie. I ten gość to jest Juliusz Cezar. I ten Juliusz Cezar jest podobnoż autorem pewnego szyfru, który dzisiaj będziemy w Pythonowym wydaniu wdrażać. Więc do dzieła! Jestem już na moim super pulpicie i teraz moi drodzy tak, zanim zaczniemy wdrażać, wdrażać coś, co się nazywa szyfrem Cezara, pomówimy sobie w ogóle o tym, jak zbudowany jest tekst, jak jest reprezentowany w komputerze, no i jak go Python akurat w tym przypadku rozumie. No bo już wiemy, że może być jakiś napis, zmienna napis, no i tam może być na przykład kaczka. Znamy też już z poprzedniego, yy, z poprzedniego filmu. O, coś mi tu wyłazi. Znamy z poprzedniego filmu nie wyłaś. Znamy z poprzedniego filmu pętlę. I pętla to jest coś, co powtarza się w jakimś tam zakresie. Więc teraz użyjemy sobie tej pętli do sprawdzenia, jak tak naprawdę ten tekst jest zbudowany. No więc mamy pętlę for jakaś. Literka in napis print literka. Ok. No ja wiem, że tu łamie te wszystkie zasady, o których mówiłem, że powinno się zmienne nazywać po angielsku, ale mam nadzieję, że dla początkujących w ten sposób będzie prościej. No i co? I teraz mamy pętlę, która troszeczkę inaczej wygląda niż ostatnio. Ostatnio była jakaś zmienna, jakaś liczba w zakresie od 1 do 100 czy od, od 5 do 20. A teraz nie ma zakresu, teraz jest napis. Ale ten napis jest po prostu tym zakresem. Jak tam było range 0,15, to się po prostu wygenerowało 0,1,2,3,4,5,6 do 15 i ta nasza liczba zmieniała się po tych wartościach. A tutaj mamy napis, który jest takim łańcuchem, po polsku się mówi, po angielsku string, czyli można powiedzieć, że to... Jest string po angielsku, to jest taki zestaw koralików, tak? Taki na nitce nanizane koraliki. Jak coś jak różaniec, prawda? No i teraz one są ze sobą połączone w taki ko kolejny K, zanim idzie A, potem C, Z, K, A. No po polsku się to mówi, tłumaczy jako łańcuch, no bo łańcuch też składa się z takich ogniw, które jedne do drugiego są doczepione. No i w pętlą FOR możemy sobie... Wybierać, wyłuskiwać te koraliki tego, tego różańca. Czyli będzie co? Uruchamiamy. Każda literka osobno. I każda literka to jest coś, co jest jeszcze nowego typu, bo już poznaliśmy typ napis, typ liczba, a literka to jest typ charakter, znak. Każda literka jest osobnym znakiem, już pojedynczym znakiem, już nie naniżanymi kuleczkami na, na, jedną, na jeden sznureczek. Tylko jest każda literka osobnym znakiem. Jak komputer pamięta ten znak? No Nie będziemy wnikać, jak Python to dokładnie mówiąc, tam pamięta, gdzie w pamięci, jak po kolei i tak dalej, to jest mniej istotne. Ale pamięta komputer ten znak jako liczbę, jako liczbę, która odpowiada odpowiedniej literce. Każda literka ma swój kod taki. Jeżeli dobrze pamiętam, to A ma chyba 65, ale. No, nie, nie po to jest, żebym ja to pamiętał, zaraz sobie sprawdzimy. Każdej literce odpowiada liczba, no i dzięki temu, że w pamięci komputera jest zapisana liczba, no to możemy potraktować to jako literkę A, albo jako literkę C, albo jako literkę Z. No sprawdźmy zresztą, jakie liczby odpowiadają tym literkom. Jak zrobić liczbę o -R -O -R D? I tu jest funkcja ORD. Chyba będzie od ORD, porządek, nie? Od Jakoś coś takiego nie, nie przygotowałem się wcześniej, z, z czego to jest skrót ORD. W każdym razie on, jakby kolejny numerek dla tej literki. Czyli skoro literki to były K, A, C, Z, K, A, no to on nam teraz powinien podać numerki odpowiadające tym literkom. No, i faktycznie, literka duże K to jest 75, A małe to jest 97, potem jest C99, Z, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą możemy sobie to wypisać tak, że napiszemy tu literka, a tu obok jej kod. O, i teraz widać po prostu jakiej literce odpowiada jaki kod. O, i tak jak mówiłem, duże A to jest 65, czyli tutaj dobrze spamiętałem. A spacja pomiędzy nimi to jest 32. Czyli ta literka nie musi być widoczna. Ta literka może być taka. A powiedzmy, idźmy dalej. Albo o. Coś takiego. No i zobaczmy. No, początek nam się nie zmieścił, a ten początek jest nam mniej istotny. Polskie znaki też mają tutaj swój odpowiedni kod. Python posługuje się tak zwanym unicodem, czyli te literki, jest ich naprawdę bardzo dużo, tu mogą być jakieś zagraniczne, mogą być jakieś, jakieś hiszpańskie, niemieckie. Mogą być nawet chińskie różne, różne znaki tu w ten sposób. No, powiedzmy ja sobie umiem z klawiatury taką strzałeczkę zrobić. Tak? Albo, albo na przykład cudzysłów ten taki pisarski, nie ten taki programistyczny, tylko, tylko cudzysłów na przykład. O, ten taki jak przy pisaniu używamy dolny, górny. No i co? I się okazuje. Że strzałeczka ma aż numer 8594, że ten ma dolny cudzysłów ma 822, a górny ma 8221. Tak? Dolny i górny, tak. Czyli górny jest przed dolnym, no ale tak jest. To nie ma znaczenia. I każdej, każdemu znakowi, który tutaj zastosujemy, odpowiada konkretny kod z Unicodu. No i teraz. To jest takie wprowadzenie do tego, że będziemy stosować teraz szyfr, taki bardzo prosty szyf, taki szyf, który jest bardzo łatwy do złamania. Czyli taki, że będziemy naszym literką w alfabecie, znaczy naszym literką w tekście, który chcemy zaszyfrować, będziemy przypisywać wartość na przykład większą albo mniejszą o, o, o jakąś tam ilość. Umówimy się, nie? to można się z kimś umówić. Słuchaj, ja teraz będę zamiast literki K pisał literkę, która ma wartość o 5 dalej. Zamiast literki na przykład i wszystkie będę zwiększał o 5. Taki najprostsza wersja takiego szyfru Cezara. Bardzo łatwy do złamania, ale już nam zaciemni troszkę ten tekst. Zostawmy sobie samą kaczkę Alinkę. No a w międzyczasie, oczywiście, jak ja tutaj porządkuję, to wy. No, nie ma tak dobrze, żeby było bez subików, bez lajkików, like i bez udostępniania, i bez komęciarzka tam na dole, bo dzięki temu zasięgi rosną i więcej osób się o tych filmach dowiaduje. No więc bardzo was o to proszę, a ja już wracam do porządkowania. No i teraz tak. Wróćmy sobie do tego, do tego, do tej wersji. O, mamy tą kaczkę Alinkę, mamy odpowiadające im literki. A gdybym te odpowiadające literki zwiększył. Tak? Ja może to tutaj sobie zrobię tak, że znak, Nie literka, dobrze. Y, zakod, zaszyfrowane, to się równa ten numer tej literki, ale przez o zwiększony na przykład o 10. No, i wypiszmy sobie tutaj to też zaszyfrowane. Tak? Czyli literce K, która tak naprawdę ma kod 75, jeżeli dodamy 10, będzie kod 85, i teraz zobaczmy, jaka z tego wyjdzie literka. Jak to zrobić? Odwrotnie do od. Jest CHL. Skrót od charakter, Czyli chr zaszyfrowany. A już strasznie tu nam nabałaganiłem. Na, na A, pójdzie tak w Pythonie? Pójdzie. Ok. Czyli popatrzcie, literce K odpowiada U. Literce A odpowiada K. Szyb jest bardzo łatwy do złamania, dlatego że no, wystarczy zgadnąć, jakie tu jest przesunięcie. No i zawsze literce A odpowiada K. Tak? Tej literce A odpowiada K. No, dużemu A akurat też odpowiada K. Spacji odpowiada akurat gwiazdka, no bo przesunięcie od 10 od spacji to akurat tam leży gwiazdka. No i w ten sposób możemy sobie zaszyfrować, i to jest nasz zaszyfrowany kod. Ja już nie będę wypisywał tych kodów, bo po co. O, i teraz kaczka alinka po zaszyfrowaniu to jest ukm cudzysłów, uk gwiazdka, kvs i tak dalej, i tak dalej. I tak to jest, jest po zaszyfrowaniu. No, jak widać, Z zrobiło się, zrobił się cudzysłów, dlatego że wyszliśmy już poza alfabet. Tak są różne tam warianty tego, tego szyfru. Jeżeli byśmy na przykład zrobili tak, żeby on wracał, ale tu byście musieli resztę z dzielenia znać, które jeszcze nie znacie, że na przykład Z, to już nie byłoby gdzieś tam dalej jakiejś znaczki, tylko byłoby od początku od A przesunięte. No to wtedy byłby ten szyf troszeczkę inny. Tu akurat wyszedł cudzysłów, no bo gdzieś tam na niego natrafił, natrafił w sinej dali. No i w ten sposób. Poznaliśmy to, znaczy no, pokazałem to, jak, jest, jak są zap, zap, zapamiętywane w komputerze literki, i jak przesuwając o 10, możemy dokonać takiego szyfrogramu. Teraz możemy taki szyfrogram komuś przesłać, na przykład mailem, a on to o 10 cofnie, tak? Z, wtedy było plus 10, a on zrobi minus 10. Dlatego, no, że to są wyświetlone tutaj te literki. A ja bym chciał, żeby one były w zmiennej. Tak, czyli tu może źle nazwałem zaszyfrowane. Nazwę literka szyfr. Natomiast ja bym chciał zbudować szyfrogram. Na razie pusty. No i co? I za każdym razem, kiedy. I kiedy już dokonam tego zaszyfrowania, to sobie zrobię, że szyfrogram równa się szyfrogram plus, no właśnie ta literka, literka szyfru. No i na samym końcu print szyfrogram. No i jeszcze też oczywiście sobie wypiszę, a już tu nie będę wypisywał. Tu już nie będę tego wypisywał, tylko na końcu sobie napiszę print napis i print szyfrogram. Aha, no tak, właśnie, bo do tego pojawił mi się błąd, dlatego że nie mogę do szyfrogramu, który jest tekstem, dodawać kodu, ja go muszę tu tym chr, tak, chr od szyf, Wyciągnąć. No, dzisiaj już jest trudniejszy temat. No i proszę bardzo, jest kaczka Alinka. Po zaszyfrowaniu o 10 jest coś takiego. Jeżeli zmienimy szyf, na przykład zrobimy o 3, no to już jest w tym momencie inny ciąg do zaszyfrowania. No i ten ciąg, gdybym właśnie z minusem zrobił, no to wrócę do kaczka Alinka. Także bardzo prościutki szyf, szyf Cezara, jeszcze w dodatku tutaj bez zawijania, czyli bez tego, że jak jest Z, no to, 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 że wracamy do A, dlatego zamiast Z nam się tu pojawił akurat przy trzech nawias klamrowy. Więc moglibyśmy jeszcze to sobie ograniczyć, gdybyśmy znali takie pojęcie jak modulo, ale to modulo jeszcze sobie w następnych odcinkach poomawiamy. Na razie tyle. Na razie chciałbym, żebyście wiedzieli, i spróbowali oczywiście, no jak zapomniałem w trakcie lekcji, namówić Was, żebyście naciskali pauzę i żebyście próbowali samodzielnie, więc teraz jak skończymy, to nie tylko na moim opowiadaniu koniec, ale próbujecie coś takiego zrobić. No i znowu, co można zrobić? Żeby na przykład ten napis wczytywać od użytkownika. Czyli podaj, co chcesz zaszyfrować. Możemy też wczytywać to od użytkownika jaką liczbą chcesz zaszyfrować a więc możecie w ramach ćwiczeń zachęcam was do tego żebyście w ramach ćwiczeń teraz próbowali zrobić taki program że użytkownik wpisze co chce zaszyfrować wpisze jaką wartością chce zaszyfrować no i od, uzyska w tym momencie odpowiedni wynik już na przykład do wklejenia na mailu w messengerze na pewno jest to łatwe do złamania nie jest to przeciwko służbom specjalnym ale czasami można w ten sposób zaciemnić wiadomości Myśmy takich szyfrów używali w szkole podstawowej, jak się jeszcze w czarnych czasach bez telefonów wysyłało karteczkami różne wiadomości do kolegów. No i wtedy można było zaszyfrować. Jak pani to przechwyci, to tak od razu tego nie odczyta, że Antek kocha Alinkę. No, no to myślę, że tyle na dzisiaj. Tyle na te chwilę, jak mawia mój kolega z Gdańska. Polecam jego kanał, Świat Seby. No to tyle na tę chwilę. I do zobaczenia się z państwem. Astaluego. Cześć. I pa.